Cześć. Mam na imię Iwona Ostrowska, jestem fryzjerką, jestem mistrzynią świata we fryzjerstwie i reprezentuję nasz kraj Polskę na arenie światowej. W tej chwili jestem już tylko sędzią i trenerem, ponieważ zdobyłam aż 6 złotych tytułów mistrza świata. Dlatego też swoje umiejętności na dzień dzisiejszy przekazuję innym i zdobywam z innymi ludźmi, czyli powielam swój sukces bardziej na stopie zdobywania następnych medali i tytułów poprzez innych. Oczywiście zdobywanie swoich tytułów, złotych medali na Mistrzostwach Świata we fryzjerstwie. Jeden spośród 1700 zawodników w 18 konkurencjach mogłam wystartować w 3. I w 3 przywiozłam złoty tytuł mistrza świata. To było to, że wychowałam samotnie 3 dzieci i do swojego celu dążyłam pewnie troszkę później niż inni mogli sobie na to pozwolić. A wyzwania, no to każda rzecz jest dla mnie wyzwaniem. Każda, nie wiem, zdobycie prawa do kredytu na samochód, nie wiem, zasianie pod domkiem swoim kępki truskawek albo zdobycie nowych produktów dla moich wspaniałych klientek, żeby były jeszcze piękniejsze. No, każda rzecz jest dla mnie wyzwaniem, które po prostu sięgam i ściągam tak. Chciałabym, żeby zawsze nas uważali za ludzi pracowitych, inni jakby inne narodowości. Myślę, że tak nas postrzegają. Za ludzi pięknych, no bo kobiety mamy, myślę, że jedne z najpiękniejszych na świecie. I takich ludzi pozytywnych. Przestać się bardzo mocno przejmować jakimiś problemami. Przede wszystkim je rozwiązywać krok po kroku, ułożyć sobie plan życiowy, nikomu o nim nie mówić i go po prostu zrealizować.